Słuchajcie, dzisiaj mamy super miejscówkę, jest fajna pogoda też. Jestem w Olsztynie pod Częstochową, na Małym Giewoncie. Będziemy tutaj trochę latać. Kurczę, powiem wam, że tak wieje. Teraz jak leciałem, to był taki dym, bo spychało mnie wręcz. Normalnie taki czad, że wiatr próbował mnie przewrócić. I mówię, nie no, muszę kurczę wylądować, bo faktycznie się przewrócę. A tutaj w różnych miejscach latałem. Zasięg jest dosyć dobry, ale z tamtej strony od południa mam las. I mam kurczę pietra, żeby bardzo daleko polecieć nad lasem. Bo mam wrażenie, że mi utknie na którymś wysokim drzewie i będzie mega ciężko go znaleźć. Więc nawet nie potrafię oszacować, jaki to jest zasięg, ale on jest petarda. Może przeniesiemy się jeszcze bliżej zamku, na drugi masyw i tam są większe przestrzenie. Tam można spróbować polecieć trochę dalej. Póki co chyba stąd chcę przynajmniej się obniżyć i Mavikiem zrobimy ten piękny liściasty, taki rudy teraz, rudo-żółty las. No i super czas, naprawdę dobrze wyszło. Jeden i drugi spisał się świetnie. Te maszynki są na tyle mocne, że żaden wiatr im nie jest straszny.
i spisały się na medal. Trójeczka zgubiła raz zasięg, było RTH, ale byłem trochę za daleko nad murami zamku, czy za murami zamku. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Boba, cały czas spisywał się dobrze. Nie próję tego zasięgu, nie wiadomo jak daleko, ale na przykład tamten masyw spokojnie poszedł, ten masyw poszedł, tam nie leciałem tak daleko, ale mniej więcej spokojnie pół kilometra chodzi. A gdzie ty chodzisz? Gdzie byłeś? Słuchajcie, dzięki wam za tą wspólną przygodę. Nie była to może idealna sesja, ale też nie była najgorsza, bo się odbyła. I nawet słaba sesja jest lepsza niż jej brak. Ale i tak dużo moim zdaniem zrobiłem i mam naprawdę mega ujęcia. Te najlepsze uważam, że są Mistrzostwo Świata. Szkoda, że trochę nam brakło światła, bo przyszły chmury, ale nie szkodzi. Troszkę powiało. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. No co? Co ty byś chciał? A co ty byś chciał? Co byś chciał? Tak? Bawić się? Dobry pies.